Cała ta podróż trwała 24 godziny. Znalazłem się w Berlinie Wschodnim, który wtedy leżał w gruzach. Zacząłem iść w dowolnym kierunku, nie wiedząc, gdzie ja znajdę zachodnie sektory. Nie wiedziałem, w którą stronę iść, więc postanowiłem, że będę szedł w jednym kierunku dostatecznie długo. Jeśli po jakimś czasie nie wpadnę na sektor zachodni, no to się wycofam, będę szedł w przeciwnym kierunku. W pewnym momencie w jakiejś ulicy bocznej zauważyłem sklepik, gdzie wystawione były kosze z pomarańczami na stoiskach przed sklepem. Zobaczyłem pomarańcze po raz pierwszy od 1939 roku. Wobec tego pomyślałem, że to być może już jest Berlin Zachodni. To była niedziela. Ten komisariat był pusty. Było w nim trzech policjantów niemieckich. Pokazałem na siebie palcem, że jestem Polnisz i dalej nic. Więc oni również na migi coś tam szwargocą po niemiecku, ale na migi dali mi do zrozumienia, żebym wypróżnił kieszenie. Przypuszczalnie chodziło im o papiery jakieś. No ja papierów nie miałem, bo je podarłem pod pociągiem. Ale jak im wypróżniłem moją, tam wyciągnąłem jakiś ołówek, chusteczkę do nosa, to sobie przypomniałem, że pod marynarką za pasem od spodni miałem pistolet. Więc taka zabawna historia, że ja zupełnie z całą niewinnością ten pistolet wyciągam spod marynarki i Niemcy skoczyli, prawda, do kabur i gwałtownie zaczęli odpinać kabury, żeby, bo się bali, że to jakiś zamach. Ja ten pistolet po wyciągnięciu podałem im grzecznie w ten sposób, więc oni się natychmiast uspokoili, zabrali ten pistolet, schowali do szuflady, wsadzili mnie do samochodu, gdzieś przewieźli przez miasto, ja ciekawie wyglądałem na lewo, na prawo. Zawieźli do jakiegoś takiego wielkiego budynku ceglanego, o takich małych, zakratowanych oknach. Na hotel to nie wyglądało, raczej na więzienie. Potem się dowiedziałem, że to był ten słynny Moabit, w którym tylu ludzi cierpiało za hitlerowskich czasów. I zapadła noc, więc pierwszą noc na wolności spędziłem w więzieniu. Musiałem podpisać taki protokół, że mi oddano moje rzeczy. Przypomniałem, że Waltera oddałem na tym komisariacie, więc powiedziałem, że nic nie podpiszę, bo nie mam pistoletu. A był pistolet. Więc ten Amerykanin był bardzo zdziwiony. Mówi, pan jest tutaj w normalnym kraju, pan nie ma prawa do posiadania broni. Wobec tego nie powinien się pan o to upominać. Ja mu wtedy wytłumaczyłem, że to jest pistolet, który według tego, co ja wiem, służył w polskiej partyzance i ja go Niemcom nie dam, bo mam sentyment do tego pistoletu, mogę jemu to oddać. I tak się uparłem, że on rzeczywiście telefonował do tego komisariatu, rzeczywiście ten pistolet przywieźli i rzeczywiście Amerykanin wsadził go w kieszeń. No i oczywiście przypuszczam, że go dzisiaj ma na pamiątkę. Piliśmy spirytus apteczny. Nocne rozmowy ludzi z nienormalnego państwa, żołnierzy z obozu zwycięzców, w obozie kierowanym przez zwyciężonych. Byłem najmłodszy. Od nich czerpałem naukę o Polsce i świecie, jakiej nie dałaby mi żadna szkoła. Była to szkoła goryczy i tłumionej żądzy zemsty. 99% uchodźców polskich przechodzących przez Berlin wybierało tą samą drogę, to znaczy szło do oddziałów wartowniczych przy armii amerykańskiej. W tych oddziałach wartowniczych spędziłem szereg lat. Szedłem do tych oddziałów wartowniczych, to święta młoda naiwności. Myślałem, że to jest zaczątek nowych Legionów Dąbrowskiego, że Amerykanie szykują jakąś polską armię na obczyźnie, że to jest pod autorytetem generała Andersa, że nas będą uczyć, jak z powrotem komunistów z Polski wyganiać. A to była zwykła półcywilna służba wartownicza, stróże nocni.
To jedno rozczarowanie. Drugie rozczarowanie było znowu tym elementem takim trochę pijacko-chuligańskim, trochę zdemoralizowanym przez wojnę. Także się najlepiej nie czułem, zwłaszcza, że było to w Niemczech. Ja wtedy jeszcze bardzo miałem do Niemców duże pretensje, więc postarałem się o wyjazd w ramach tych oddziałów wartowniczych do Francji. A Czwartą Republiką Francuską stworzono możliwości dla zaufanych oficerów polskich wyszkolenia, że gdyby wojna wybuchła i powstała w Polsce partyzantka antysowiecka, to trzeba by było oficerów znających kody i sposoby prowadzenia walki na zachodzie, po to, żeby nawiązać kontakt między partyzantką ewentualną w Polsce a sztabami zachodnimi, w tym wypadku francuskimi. Te staże odbywały się oczywiście w warunkach ściśle tajnych. Trwało to lat kilka, ale zacząłem wątpić, czy kiedykolwiek ja się przyda. Zacząłem wątpić, czy dojdzie do jakiejś wojny. Mimo że ta zimna wojna raz była, raz jej nie było, ale ja wątpiłem. Na powrót do Polski nie liczyłem z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, że jeszcze w obozie dla uchodźców w Berlinie oficer wywiadu amerykańskiego mnie poinformował, jakobym dostał wyrok śmierci zaoczny na skutek znalezienia u mnie w mieszkaniu w Warszawie broni po mojej ucieczce. To była jedna przyczyna, że nie myślałem, nie mogłem nawet myśleć o powrocie do Polski w ramach systemu komunistycznego. A druga przyczyna była, że przestałem wierzyć, że ten system upadnie w najbliższych dniach. Ja brałem sprawę mojego uchodźca politycznego bardzo poważnie. Ja chciałem wobec siebie mieć świadomość, że jestem naprawdę uchodźcą politycznym, a nie zarobkowym. Że nie jestem na Zachodzie po to, żeby budować sobie jakąś egzystencję, tylko po to, żeby się przydać w walce, już nie powiem tak pięknie o ojczyznę, ale w walce z czerwonym. Bo jak już wspominałem, nienawiść do czerwonego, do komunizmu mnie żarła przez ten cały czas i wobec tego zacząłem szukać sposobu, jak walczyć z czerwonym, kiedy nie ma możliwości walki zbrojnej. Jeśli najemnik jest w stosunku do żołnierza tym, czym prostytutka w stosunku do kochanki, to autentycznych najemników, myślę, nie było. Ci żołnierze nie sprzedawali się ani każdemu, kto zapłacił, ani nawet temu, kto płacił najwięcej. Wtedy czułem to instynktownie. Otóż po kilku latach otworzyła się taka możliwość, kiedy gazety francuskie, telewizja francuska, radio zaczęły informować o udziale najemników w wojnie w Kongo, gdzie rząd kongijski zwalczał rewolucję, która była inspirowana częściowo przez Rosję sowiecką, trochę przez Chiny. Jak się dowiedziałem, że tam walczą z komuną, postanowiłem się do tego przyłączyć. Czy moi koledzy wspominali Wietnam czy wojnę w Algierii? Nie wiedziałem. Psy wojny? Na pewno. Wojna była ich żywiołem, narkotykiem. Czułem, że tych weteranów zapomnianych wojen łączy coś, co dla mnie nie jest jeszcze dostępne. Zazdrościłem im. Natychmiast wsiadłem w pociąg. Pojechałem do Brukseli i zgłosiłem się do ambasady kongijskiej, gdzie takich jak ja spotkałem więcej i gdzie mnie przyjęto.
tamci w barze myśleli tak samo? Antykomunistami byli na pewno, ale w wojnie szukali czegoś innego. Czegoś, czego smak poznałem dopiero później. Męskiej, wiernej przyjaźni, przygody, a przede wszystkim ciągłego wystawiania się na próbę. Przekonałem się później, jakim rajem wydaje się życie, gdy przejdzie się przez płomień piekła. Jaką żądzę czuje ten, kto ociera się o śmierć, jak smakuje szklanka whisky spłukująca smak potu lub krwi, narkotyk wojny. Ja miałem spory kompleks tego, czy ja się sprawdzę, czy ja będę oficerem. Bo nie sztuka wywalczyć ten stopień oficerski i tą weryfikację, ale sztuka potem nie nawalić. A póki człowiek czegoś nie zrobi, to nie może być pewien siebie. Ja się najwięcej bałem tego, że się będę bał. Bałem się, że się będę bał. Bałem się, że na froncie nie byłem nigdy, więc bałem się, że jak kule zaczną gwizdać, jak ja się zachowam. Postanowiłem oczywiście jak najlepiej, ale człowiek sam siebie nie zna. Drugi mój problem to był, że zgłosiłem się tam po to, żeby walczyć z czerwonym. Nie wiedziałem, jakie formy ta walka przybierze, na czym polega ta wojna w Kongo. Wiedziałem tylko z gazet, a wiadomo, dziennikarze piszą rzeczy malownicze, ale niezasadnicze, więc nie wiedziałem, jaki będzie mój los. Zanim ja przybyłem do Stanleyville, to tam się, jak wiadomo, działy straszne rzeczy. Rewolucja komunistyczna w Kongo, rozpoczęta przez Lumumbę i jego współpracowników, była przeszkolona przez Sowietów, w tym sensie, że podchwycili hasła październikowej rewolucji rosyjskiej, kradni nakradzione, podrzucili to hasło Motłochowi Murzyńskiemu i drugie hasło morduj. Dlaczego morduj? Tego hasła w rewolucji nie było, chociaż mordowali również w październikowej, a tam rzucono hasło morduj białego, bo chcieli przestraszyć tak, żeby nigdy biały tam nie wrócił. Sprowokowali autentyczną rzeź w Stanleyville i okolicy. Mordowano wszystkich białych bez różnicy. Mało bym powiedział, z dziwną różnicą. Niektóry biały był lepszy, popularniejszy, im bardziej się cieszył uznaniem u ludzi, tym szybciej go likwidowano. W sposób okrutny znęcano się nad księżmi, nad zakonnicami, gwałcono i mordowano kobiety i rozkradano wszystko. Rozkradanie miało cel, ten sam co w rewolucji październikowej, że złodziej będzie się bał powrotu policjanta, to znaczy jeśli on już nakradł, to będzie bronił się przed powrotem poprzedniego właściciela, żeby mu tego czasem nie odebrano.